Po dłuższej przerwie chciałbym wrócić do naszych rozmów o teologii, o kościele, o szeroko rozumianych problemach, które nas nurtują, a o których w przestrzeni publicznej mówi się w sposób czasem jednostronny, czasem może przekłamany. Więc chciałbym otworzyć pewien cykl pogadanek, takich kilkuminutowych, na temat osób LGBT+. Wydaje mi się, że jest to taki temat, który ciągle wywołuje zainteresowanie społeczne, a wokół którego narosło bardzo wiele nieporozumień. Istnieje oczywiście bardzo obfita literatura przedmiotu, ale to, o czym mówi się w innych kontekstach, że żyjemy w swoistych bańkach informacyjnych, dotyczy również tej problematyki. To znaczy, że są osoby, które czytają artykuły, książki, śledzą badania czy wypowiedzi znaczących dla nich osób, które się wypowiadają właśnie w sposób jednoznaczny, krytycznie na ten temat, albo w sposób jednoznacznie pozytywnie. Ja chciałbym w tych naszych rozmowach prezentować stanowisko naukowe, to znaczy zbliżone do obiektywnego. I może najlepszym sposobem rozpoczęcia naszych rozmów, bo pod moimi filmikami pojawiają się też Państwa komentarze, które czytam, które są dla mnie istotnym również punktem odniesienia reakcji widzów i słuchaczy. Więc proszę oczywiście reagować i pisać, co Państwo o tym myślicie. Tak więc zacznijmy po prostu od wyjaśnienia, co tak naprawdę kryje się za tymi tajemniczymi literami LGBT+. Więc jest to oczywiście skrót z angielskiego, no jak wiele skrótów i nazw przenika do polszczyzny z języka angielskiego, ale akurat w tym wypadku ten skrót rozszyfrowany czy przetłumaczony na język polski zachowuje te same litery. No więc po angielsku co to oznacza? L lesbian, G gay, B bisexual i T transgender. Tak więc jest to skrót odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Dlaczego dodałem tę literkę czy ten znak plus? Bo te cztery grupy nie wyczerpują zróżnicowania seksualnego grup społecznych, dlatego umownie dodaje się właśnie jeszcze ten plusik, do czego za chwilę jeszcze wrócę. W każdym razie można to w wielkim skrócie powiedzieć, że ten skrótowiec, ta nazwa, która funkcjonuje już w przestrzeni publicznej od kilkunastu lat, oznacza istnienie pewnej różnorodności seksualnej. Że są grupy, zwykle mniejszości społeczne, które określają własną tożsamość seksualną lub płciową inaczej niż heteroseksualność. Więc mają po prostu inną orientację seksualną. Chodzi o to, i taka jest funkcja głównie tych opracowań poświęconych właśnie osobom LGBT, żeby do naszej powszechnej świadomości na temat, kim my jesteśmy jako ludzie, włączyć właśnie, czy pamiętać o tym, że istnieją również osoby homoseksualne,
że istnieją właśnie osoby biseksualne czy transpłciowe. Nie ma to więc na celu propagowania czegokolwiek, jak to się czasem słyszy, czy narzucania jakiegoś wyobrażenia o rzeczywistości. Jest to opisowy, neutralny skrót mówiący o tej różnorodności. No i teraz ten plus. Czasem ten plus, w miejsce tego plusa pojawia się litera Q. To oznacza jakby rozszerzenie tej wielości identyfikacji płciowej czy seksualnej i oznacza po prostu ludzi niepewnych, szukających, którzy po prostu kwestionują, stąd questioning po angielsku, właśnie to jest ten termin, który jakby dopełnia te cztery grupy, o których już mówiliśmy. Kiedy w ogóle ten termin się pojawił? Bo dla wielu ludzi to ciągle jeszcze jest coś nowego, coś zaskakującego, mimo że sam termin powstał już w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, w dużym stopniu w latach rewolucji obyczajowej i seksualnej, która bardzo wiele zmieniła również w naszym postrzeganiu samych siebie. Jak wiemy, do właśnie lat 60. mniej więcej o wielu rzeczach się nie mówiło. Wiele rzeczy stanowiło swoiste tabu społeczne, a wtedy właśnie one jakby wypłynęły na powierzchnię. To znaczy osoby o innej orientacji seksualnej zaczęły o tym mówić, przestały się wstydzić tego, kim są i dlatego właśnie stało się to tematem w mediach, w książkach, w literaturze, w kinie, no właściwie wszędzie. Również teologia podjęła ten temat, będziemy o tym mówić w innych jeszcze pogadankach związanych właśnie z tym cyklem LGBT+. W ramach tych wstępnych uściśleń terminologicznych powiedzmy sobie jeszcze o rzeczy ważnej. Mianowicie w 2004 roku pojawiła się okazja, żeby świętować Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. To znowu jest jakby krok dalej. Już nie tylko opisujemy w sposób taki neutralny, zobiektywizowany sytuację ludzi, którzy mają, jak to się technicznie mówi, nienormatywną orientację seksualną, ale doszliśmy do wniosku właśnie jako ludzkość, że należy upamiętnić ten moment wychodzenia z takiego homofobicznego, czyli niechętnego właśnie osobom nienormatywnym seksualnie stosunku, jaki cechował organizacje religijne, ale nie tylko, również społeczeństwo zachowywało się właśnie w sposób wrogi. Dlaczego akurat 17 maja ten dzień obchodzimy? Otóż 17 maja już 33 lata temu, albo dopiero można powiedzieć 33 lata temu, w 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualizm z międzynarodowej klasyfikacji chorób. I to jest niezwykle ważne, bo jeszcze do tej pory istnieją ludzie, którzy uważają i są głęboko o tym przekonani, że istnieje tylko jedna zdrowa orientacja seksualna, czyli heteroseksualizm, a jeżeli ktoś
ma inną orientację, to jest to choroba czy dewiacja. Otóż 33 lata temu Międzynarodowa Organizacja Zdrowia uznała, że jest to błędne rozpoznanie. Jakie to ma konsekwencje, choćby dla teologii, choćby dla Kościoła katolickiego, to sobie porozmawiamy w następnych odcinkach.